Pokój dobry, kochani. Dzisiaj jest środa, 26 sierpnia. Dzisiaj jest uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. Zapraszam Was bardzo serdecznie na Zielone Pastwisko. Czy nigdy Was nie fascynowało to, że Maryja ma otwarte oczy i otwarte serce, że na weselu w Kanie Galilejskiej potrafiła zobaczyć problem młodych ludzi? Mogłaby sobie powiedzieć, tak jak wielu współczesnych, co to mnie obchodzi, a jednak zobaczyła, że mają problem. Już na początku swojej drogi, swojego małżeństwa, mogli być na językach swojej społeczności, ludzi, którzy mogli ich ocenić jako ci, którzy oszczędzali na swoich gościach i zabrakło im wina. Co więcej, Maryja wiedziała, gdzie się udać z tym problemem. Wiedziała, że najlepszym adresem jest jej Syn Jezus Chrystus. Kiedy On zadziała, wówczas wszystko staje się zupełnie inne. To, co powiedziała Maryja, jest chyba jednym z najpiękniejszych zdań, jakie można przeczytać w Biblii. Mianowicie, zróbcie wszystko, cokolwiek On wam powie, cokolwiek mój Syn wam powie. Słuchajcie, często zdarza się, że my chcemy robić po swojemu zamiast po Bożemu, a Maryja pokazuje nam, co trzeba zrobić, kiedy mamy problem. Po prostu udać się do Jezusa i co więcej, robić wszystko, cokolwiek On nam powie. Nawet gdyby wydawało nam się, że to jest nielogiczne, takie jak nalanie wody do pustych bukłaków, do pustych stągwi kamiennych i zaniesienie staroście weselnemu, podczas kiedy oni potrzebują wina, a nie wody. Ale Maryja mówi, zróbcie wszystko, cokolwiek mój Syn wam powie. Jezus jest Panem rzeczy niemożliwych. Jeśli oddasz to, co jest w tobie puste i bezwartościowe, takie jak na przykład stągwie kamienne, zimne i puste, to Pan Jezus sprawi, że zupełnie wszystko się zmieni. Jezus kazał napełnić stągwie kamienne i napełnili je aż po brzegi. Kiedy w twoim sercu jest jakaś pustka, kiedy to oddasz Panu Jezusowi, On napełni aż po brzegi. Z twojej strony musi być wysiłek. To, co możesz, to zrobisz. Nawet lanie wody jest w cenie, ponieważ kiedy Jezus to pobłogosławi, to stanie się drogocennym winem. Kiedy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, powiedział komplement Panu młodemu, ale tak naprawdę ten komplement należał się Panu Jezusowi. Powiedział, że często na weselach zdarza się, że najpierw dają dobre wino, a później słabe wino, kiedy już się napiją, kiedy już nie są świadomi. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory. I tak to jest, kochani, z Panem Jezusem, że On od początku do końca cały czas nas kocha miłością bezwarunkową, miłością niesamowitą i pełną. Jego miłość cały czas jest taka sama, jest pełna i dobra. Otwórz swoje serce i przyjmij tę miłość. Pozwól, żeby Jezus wypełnił cię aż po brzegi i żeby twoje skromne wysiłki były przemienione Jego mocą. Aż się zdziwisz, jak Pan bardzo kocha ciebie, jak bardzo zmieni twoje serce. Dzisiaj nasze myśli kierują się na Jasną Górę do Częstochowy, do miejsca, które nazywane jest duchową stolicą Polski. Pamiętam, kiedy pierwszy raz byłem w Częstochowie na Jasnej Górze, byłem wraz z ministrantami, to znaczy ksiądz, który był opiekunem ministrantów, a ja byłem jednym z nich, pojechał wraz z nami i pokazał nam to miejsce i powiem wam szczerze, że była to miłość od pierwszego wejrzenia. Zakochałem się w tym miejscu, zakochałem się w Jasnej Górze i wielokrotnie w moim życiu tam przybywałem. I wtedy, kiedy było mi smutno i wtedy, kiedy byłem radosny, byłem między innymi też przed maturą w pielgrzymce pieszej, łódzkiej pielgrzymce pieszej, po to, żeby zdać maturę. Bardzo się bałem. A później, kiedy już zdałem, to rok, a właściwie chyba 2 lata później, po nowicjacie i po pierwszym roku już w habicie zawędrowałem na Jasną Górę, aby podziękować Panu Bogu za zdaną maturę i za powołanie, które mnie obdarzył. Później wielokrotnie gdzieś tam autobusem, czasem pociągiem, z dziećmi komunijnymi bardzo często wyjeżdżałem i wyjeżdżam. Chciałbym też ich zarazić tym miejscem, aby pokochali, aby przybywali jako dzieci, później jako młodzi ludzie, później jako dojrzali, a później jako starcy, żeby tam przybywali i oddawali Panu Bogu wszystkie swoje problemy właśnie przez serce,
Maryi, która jak w Kanie Galilejskiej ma otwarte oczy i serce i wstawia się za nami. Pamiętam, że też z małym chórem Wielkich Serc, który prowadzę od 23 lat, też przybywaliśmy i tam mieliśmy swoje koncerty, które były transmitowane na całą Polskę. Ogromny zaszczyt i radość dla nas. Chyba 5 lat pod rząd nasze koncerty były transmitowane. Ogromna radość i ogromne szczęście, że możemy z tego miejsca również wraz z dzieciakami oddziaływać. Dzisiejsze, kochani, błogosławieństwo będzie właśnie z tego miejsca. Specjalnie udałem się na Jasną Górę i pomyślałem o was, aby z tego miejsca przekazać wam Boże błogosławieństwo i niech ono dotrze prosto do waszego serca, by napełniło się jak stągwie kamienne aż po brzegi. Pokój dobro, kochani. Jestem na Jasnej Górze i z tego miejsca chciałbym przekazać wam błogosławieństwo Boga Wszechmogącego. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże. Pa, pa.